Moje nazwisko jest Józef Zwisłocki, ale moja mama była z domu Mościcka i ja jestem wnukiem byłego prezydenta Ignacego Mościckiego i skorzystam z tej okazji teraz, żeby przesłać najserdeczniejsze życzenia dobrobytu do Polski. Dziękuję. Tutaj jeszcze ogródek nas pokażę. My się znajdujemy w Syracuse. Właściwie to Fayetteville. Suburb of Syracuse. Jesteśmy w domu, tak. W pięknym domu. Powiedziałabym w pięknym ogrodzie. To jest jego syn Michał. Tutaj jest pani prezydentowa Michalina. Tutaj. To jest pierwsza żona. Pierwsza żona prezydenta. To jest Helena Mościcka z domu. Matka Józia. A to jest Józio, jak miał 4 lata. Na kości słoniowej robione, także to są śliczne. Takie właśnie pamiątkowe. Papież i, tak, i jest wśród polskich dziewczynek. To jest ten minister. Kto to jest? Ja właśnie Żukowski. A to ten. To jest w Warszawie wojsko, wita trumnę. Prezydent. A to są dwie trumny? Bo to jest Maria. Małżonka, aha, Maria. Tak. To są właściwie ostatnie pamiątki po moim dziadku. To są pewne dokumenty i pisma, które były napisane przez jego żonę Marię Mościcką i w korespondencji z paru ludźmi z rządu polskiego, który był internowany w Rumunii podczas II wojny światowej. W środku tych dokumentów jest także nieformalny testament prezydenta Mościckiego, w którym on wszystko, co posiada, daje swojej żonie Marii, ale po jej śmierci te rzeczy mają być przekazane do Zamku Królewskiego w Warszawie. To niestety nie było zrobione i dużo tego materiału pojechało do Częstochowy, która to posiada. Więc to by było o wiele lepiej, żeby to w jakimś cudem można było zabrać Częstochowy i ulokować w Zamku Królewskim, to wtedy byłoby otwarte dla publiczności. Siedzibą Mościckiego jest Zamek Królewski, a nie żaden inny pałac w Warszawie. Dziękuję bardzo. To bardzo ważne, co pan mówi, panie profesorze. Nie chcielibyśmy zrobić niczego, co nie byłoby zgodne z wolą pana prezydenta Mościckiego i z wolą jego wnuka. Ja teraz mam wielką przyjemność i honor, żeby te dokumenty wręczyć do pani konsul w Nowym Jorku, która to dalej prześle do Polski. Panie profesorze, czuję ciężar historii, muszę powiedzieć. Czuję się niesłychanie wzruszona pana hojnością, pana wiernością, życzeniom swojego dziadka, który chciał, żeby pamiątki po nim wróciły do Polski, do Warszawy, na Zamek Królewski. Bardzo dziękuję za zaufanie, że pan przekazuje mi te materiały i mogę tylko podziękować i zapewnić, że znajdą swoje godne miejsce w Warszawie. Możemy spokojnie podpisywać. Możemy spokojnie. Znaczy ja mogę spokojnie podpisywać. Ja też mogę. Dziękuję bardzo. Ogromna przyjemność, że możemy przekazać te dokumenty do wolnej Polski. Okazja jest bardzo ważna, dlatego
że pokazuje ciągłość Polski historyczną.